Ja jestem zawsze miły, jak dzwonię. No tak, ale nie pan co, ale jak ja dzwonię po raz 50, mi się sypie, ja muszę coś zrobić, mi się zaraz to wszystko rozpieprzy, to ja przestaję być miły, no mi się denerwuje. Bo Polacy się podobno bardzo rzadko. Ale komunikacje polskie, jak nie znają odpowiedzi na pytanie, to ja się rozpoczynam. Wobec telekomunikacji polską, to powiedział tym po prostu. To ja się zastanawiam, pytanie do Michała, czy kiedykolwiek uzyskałeś pomoc na call center, w sensie wiedzy, że powiedzieli ci coś, czego nie wiedziałeś, to mnie ciekawe. W telekomunikacji polskiej, co ciekawe, ale to mówię, po kilku razach załatwiałem konfigurację routera dla Neostrady, bo nie ma co tu ukrywać, która była dosyć typowa, bo chciałem osiągnąć inne parametry działania łącza. Oni mają ściśle ustalone, nie wiem, czy wiesz, jak się na podstawowym poziomie konfiguruje Neostrady. No, tam są pewne poziomy, tak, którymi możesz sterować, ja chciałem po prostu osiągnąć pewien inny tam poziom i dzwoniłem z pytaniami już takimi naprawdę szczegółowymi. Trzy razy pod rząd doradca się rozłączył w czasie rozmowy, bo nie potrafił odpowiedzieć. I za czwartym razem faktycznie trafiłem do osoby, która wiedziała, o czym mówi. W ciągu 3-4 minut uzyskałem odpowiedź na takim poziomie, że po prostu nie wiem, czy w jakiejkolwiek książce bym się znalazł. Ale trzy razy pod rząd było rozłączenie się z konsultantem, czy konsultantem, z doradcą technicznym, bo to już jest gdzieś tam coś przełączany do techników. Wiem, że to jest ale no, to jest niezwiązane z oprogramowaniem, więc nie miałem okazji tak samo jak oprogramowanie na punkcie dostępu. I jedyne okazje, kiedy miałem dzwonić z oprogramowaniem, no to była aktywacja w Microsoftie, no to jest, no wiadomo, no, nie uzyskasz żadnej wiedzy, tak? To jest półautomat, bo dzwonisz do człowieka, człowiek przyłączy cię na automat. Niech tak będzie, ale wiem, że na przykład różne sytuacje bywają chociażby z supportem w IBM. To są ciekawe sytuacje, no bo właśnie mają to, co pan Jarek mówił, że mają jakieś ustalone tam procedury i człowiek, no kurde, no do supportu IBM no nie będzie chyba dzwonił jakiś żuczek, tak? Nawet jeżeli to będzie jakaś tam, nie mówię tutaj o podstawowych tam jakichś pakietach, jak biurowe, czy tam Bluetooth i inne, mówimy o bardziej zaawansowanych tych. No to wiadomo, że dzwoni ktoś, kto przynajmniej potrafi zadać pytanie, tak? To nie jest tak, bo to zależy do którego oddziału się łączysz, jaki masz pakiet supportu. Czasami się zdarza, że sprzedają swój produkt czysto ofisowy, znaczy ten swój komunikat. Znaczy, to ja rozumiem. Ja mówię raczej o tym, że jak dzwonisz, to też pan Jarek przed chwilą mówił, że jak dzwonisz do supportu jakiegokolwiek, to sposób, w jaki słyszysz, że jest zadane pytanie, determinuje to, z kim rozmawiasz, tak? No, ktoś, kto się zna, to zadaje pytanie w taki sposób, nie no, panie, no coś mi nie działa, nie wiem, co mam zrobić. No tak zapyta przeciętny użytkownik. A on mówi, pani, nie działa mi to i to, wydaje mi się, że przez to i tak tutaj mamy problem w połączeniu z tym i z tym, no to chyba rozmawiam z człowiekiem, który się zna. To albo mówię, przepraszam, jestem za mało wykształcony w tym temacie, przełączę na kogoś innego, a nie pytam, czy serwer jest podłączony do prądu, nie? To pytanie w ogóle, czy telefon jest dobrym protokołem komunikacji? Już dawno no jest, powinny być jest podstawowym niestety dalej. I tutaj chciałbym zmierzyć do open source'u, tak? Do tej społeczności. Tutaj mamy odwrotną sytuację. Spotkałem się z tym, najczęściej się spotykam z tym, że jeżeli ktoś zadaje pytanie, to jest traktowany jako ktoś, kto ma wysoką wiedzę. Wiecie, jak jest, jak ktoś wchodzi na forum, albo tym bardziej o kanałach Hirca nie mówię, bo to już jest katastrofa. Jest taka elitarność. No tak, zadaje pytanie, słuchajcie, nie chce mi coś działać. Ja już nie mówię o tym, że mógłbym wygooglać, bo by znalazł w pierwszych trzech wynikach odpowiedź na swoje pytania, ale słuchajcie, wchodzę, coś mi nie chce działać. No to słuchaj, tu wykodzisz to, dosypniesz albo przepisz ten moduł i tak dalej i będzie cacy chodzić, nie? I tak odchodzi środowisko open source. Więc to też jest minus. W przypadku na przykład Ubuntu wejdź na forum, będziesz miał jakiś zadany problem, dostaniesz odpowiedź, wpisz terminalu po prostu i to jest względnie proste, nawet dla kogoś, kto nie jest... Coraz częściej spotykam się polskie, mówisz o polskim czy o oficjalnym? Polskim. Kiedyś, tak? Na polskim coraz częściej się już teraz zdarza i to mi się coraz mniej zaczyna podobać, że jest, mają gotowe takie wklejki graficzne, użyj wyszukiwarki. No to sorry, jak jestem początkującym użytkownikiem i dostanę coś takiego po pierwszym pytaniu, a to nie wrócę. Jak wiesz, no nie korzystam już akurat z tego, ale pamiętam, że było tak. No ja też, ja wiele lat temu korzystałem z tego forum i tam się generalnie zaczynają wszystkie podstawowe problemy, jakie też nie miałem pojęcia o podstawach. Coś nie działa, ale to myślę zależy od produktu, bo no jak to ktoś pisze na komputer, tak można podejrzewać, że jest mniej zaawansowanym użytkownikiem niż ktoś, kto się na forum urzędu. Tylko, że na przykład w open source też spotykam się z tym, że zadając pytanie z jakimś konkretnym problemem, dostajesz kompletne remedium, rozwiązanie problemu i zero wytłumaczenia. To mi nie działa, chłopaki, słuchajcie, coś ten, wpisz tą komendę, tak jak mówisz, faktycznie działa, eureka, nie? A co zrobiłem? A kogo to odpali?
jeśli w telefonicznym supportu dostajesz instrukcję, co masz zrobić, to chyba też nie tłumaczy ci później człowiek. Nie, no zakładam, tak jak kolega mówił, tak, że dostaję tak jak w Oraclu, dostęp do jakiejś tam bazy, w zależności od tego, jaki mamy ten, to dostajesz chyba z opisem, nie? To nie jest wpisz tą i tą komendę, tylko faktycznie z czego wynika twój problem, jakie jest rozwiązanie i co zrobić, żeby on nie wystąpił po następnej aktualizacji. Oczywiście wolny przykład. No chyba tak to wygląda, nie? Znaczy mieliśmy dosyć taki skomplikowany problem i po prostu już doszło do tego nawet, że do gościa wysłałem stack trace z wywolonej bazy danych i dało radę naprawić. Znalazł rozwiązanie. Ale włącznie z tym, co się stało i jak tego nie wiem, czy nie. Czyli też na gotowca. No, no to też tak. No tutaj pan sobie rzuci tego patcha i będzie tacy. To tutaj się pojawia jeszcze prawo na publicznych grupach dyskusyjnych, z tym moi klienci się spotkali, że na grupach dyskusyjnych, w szczególności w systemach takich jak Ubuntu, gdzie na przykład ja zaczynam moją historię z Ubuntu, jestem amatorem, ale jestem oldschoolowcem, jeśli chodzi o Usenet, o IEC, znam te protokoły, byłem na początku, byłem jak uczyli etykiety i to wszystko powstawało. Ale masz nowych użytkowników, którzy w życiu nie czytali etykiety, nie mają poczucia wdzięczności wobec społeczności i są tak samo roszczeniowi wobec darmowego oprogramowania, no właśnie, jak właśnie do tego zmierza, właśnie to ale miałem ciekawy przykład, to były etykiety, które na przykład ludzie nie znają, a nie stosując etykiety na przykład na forach czy na Usenecie, zamiast otrzymać odpowiedź na pytanie, staniesz w web. Miałem klientkę, która słabo widziała, pisała tylko i wyłącznie z capslockiem, bo nie widziała lowercase. Nie? Napisała posta z capslockiem, proszę, pomóżcie, mam problem, nie potrafię. Kurwa, czemu krzyczysz na naszym forum, nie krzycz. Nie? Ja nie krzyczę, ja nie widzę tych małych literek, nawet te wasze sobie zamieniam na duże i to znowu capslockiem. Czemu krzyczysz? I nie odpowiedzieli, nie zrozumieli. Czyli etykieta jest na tyle istotna, że próbuje się forsować na osobach, które nie mają tego poczucia społeczności, wdzięczności, historii internetu, zrozumienia trybu tekstowego, zasady, które są dla nich kompletnie obce. Nie? Dokładnie. Właśnie o to chodzi, że ten support jest. Mogę też powiedzieć, że przykład się zniechęca ludzi, bo na przykład gdzieś jest coś, ty zadaje pytanie, ja teraz piszę, że jestem zupełnie zielony, nie wiem o tym nic, to na przykład odpowiedź, to się ucz koleć, albo nie wiem, ucz, albo poczytaj se, albo coś w tym stylu. Chyba nie jakby tak zniła odpowiedź. No nie, to jest zniła odpowiedź. Nie sądzę, czy jeżeli ktoś chce postawić pierwszy krok i dowie się, to se koleś poczytaj, będzie chciał robić ten pierwszy krok. Sami zrażają innych. To jest jedyna szansa, bo osoba tylko raz to pisze. To zostaje kilka razy na początku zrażony. To mało też. Albo się ucz, no oczywiście, no ucz to jeszcze jest pół biedny, no. Ale są, powiedziałbym, obraźliwe wpisy, które powodują, że wtedy ludzie mają długie zęby, no bo ja zapytałem, napisałem co i jak. Jakieś traktują właśnie chyba gdzieś tam, ktoś coś tam chciał wystalować, że dostał taką płytę i co z nią ma zrobić. No to tam ma taką odpowiedź, że mniej więcej, no to, że idiotyczne pytanie, jak tak to sobie coś tam będzie. No i już więcej tam ktoś nie skorzysta z tego. Ja też bym myślał, co nawet ta osoba, która się udzielają na tych panów i faktycznie tam jeden, drugi, trzeci raz napiszą odpowiedź, która jest bardzo wyczerpująca, a potem po raz 10, 20, 30 pojawia się to pytanie, czy przygotujemy jakiś temat, który jest przyklejony, jest też wyczerpujący, spędzimy na tym czasu, ktoś nie poszuka, zada to pytanie, po raz kolejny, no to też trzeba. Tak. No to też zależy, jaka jest odpowiedź później, jeżeli ktoś napisze, słuchajcie, przepraszam, faktycznie jest, no to jeszcze pół biedy, przepraszam, że nie poszukałem, sorry i tak dalej, to jeszcze pół biedy, ale faktycznie pan Jarek powiedział przed chwilą o tym, że ludzie coraz częściej mają stosunek taki strasznie roszczeniowy, nie? Jesteście tu, no to cholera, umóżcie mi, nie? Od tego tu jesteście. Tylko wiesz co, jak ktoś dostaje odpowiedź, właśnie pisze, że jak pan Jarek mówi, jestem na ich, nie wiem co jest zrobić, nie? Pomóżcie mi, a dostaję odpowiedź, czytaj przyklejone, nie? To nie wiem, idzie i patrzy, czy na lodówce nie jest przyklejone, bo to tego to znaczy, nie? Tak, ale to jest jedno słowo wytłumaczenia, co to jest. Gotowy tekst, witamy na forum. Proszę zrozumieć, że jest nam ciężko z lajkami, bo sami jesteśmy wiele poziomów dalej, ale postaramy się pomóc. Tu jest kilka skrótowych informacji, proszę je przeczytać, w razie czego... No właśnie dzisiaj tak jest na forum Ubuntu Polskim, że jak zadasz takie betoniaste pytanie faktycznie gdzieś tam z poziomu minus 3, no to dostajesz jakąś wklejkę razową, weź przeczytaj faku, bo jest cały dział taki, no kurde, jak to przeczytasz, no to już jesteś na poziomie plus 4 przynajmniej, więc no to wklejają ci taką graficzkę i przechodzisz do tamtego działu, tylko że ludzie są strasznie leniwi, tak? Ktoś sobie zainstaluje Linuxa, jedna rzecz mu nie działa, jego nie interesuje to, żeby coś poczytać, dowiedzieć się, macie mi rozwiązać ten problem tu i teraz. I to jest właśnie przyzwyczajenie z tych komercyjnych systemów. To
To jest różnica w mentalności chyba. No, w innym systemie to się kończy forma preinsta, tak? Dokładnie. Sorry. Wy się domagacie jednej podstawowej rzeczy. To jest, żeby ludzie myśleli. A myślenie jest pewien ból. No, szukujmy niestety. Właśnie, dokładnie to jest dobre określenie, ale jednak open source, jeżeli ktoś już wchodzi przynajmniej jedną nogą w to wolne i otwarte programowanie, to w pewnym momencie zaczyna myśleć. Tak? Nie mówię, że od razu, no bo czasem każdy jest zielony na początku. Ale w pewnym momencie po jednym kroku włącza mu się myślenie i faktycznie zanim zada jakieś pytanie, no to przynajmniej te trzy wyniki pierwsze w Google przejrzy. Może ich nie wykorzysta i w końcu zada to głupie pytanie, ale przejrzy te wyniki. A w przypadku komercyjnych rozwiązań czegoś i tak dalej, to jest kurde, mam support, mam wywalony, nie? Natomiast to Michał, jeszcze teraz będzie jeden problem, który trzeba moim zdaniem przewidzieć, jak już tu jesteśmy. I problem, który ja mam na co dzień, nie wiem, wy pracujecie z Linuxem, więc macie innych klientów, ale ja ten problem mam na co dzień. Powstaje pokolenie ludzi wraz z małolatami, którzy tu dzisiaj byli, którzy pewnie są biegli, będą bardzo biegli, bo mają to, czego my nie mieliśmy, super dokumentację, łatwość czytania, wideo, tutoriale, ale powstaje ta druga grupa ludzi, którzy znają tylko to. Nie? Grupa ludzi, dla których zainstalowanie aplikacji z App Store czy z Android Market jest po prostu, jestem hakerem, zainstalowałem nową aplikację, działa, nie? I powstaje taka grupa ludzi i dla tych ludzi w ogóle skonstruowanie zapytania do Google, nie? O to, co im nie działa, jest niewykonalne, bo oni nie wiedzą, co jest interfejsem graficznym, co nie jest. Oni nie wiedzą, co, jak się nazywa, nie? I teraz jest pytanie, czy open source nadąży, żeby do tych ludzi dotrzeć, zanim firmy typu Apple i Microsoft wszystkich pozamykają w swoich umowach? Niekoniecznie. No, to chyba nie jest wina firm, powiem Ci szczerze. Mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach przepaść między ludźmi tymi, tak kolokwialnie nazwę, inteligentnymi a głupimi. No mówię, głupim nazywam tego, kto wie, jak zainstalować apkę z App Store'u. Chodzi mi tylko o poziom wiedzy, nic innego, nie obrażam nikogo. A inteligentnym nazywam tego, kto wie, jak skompilować program ze źródeł, tak? I to już jest ekstremne, nie? Mhm. Ja nie instaluję aplikacji, nie buduję ze źródeł, bo jestem na to za leniwy. Ja używam paczek binarnych, tak? Więc jestem gdzieś powiedzmy w połowie. Biorę jedno ekstremum i drugie ekstremum. Wydaje mi się, że ta przepaść dzisiaj się powiększa przez to, że chyba nie ma jakiejś mody na wiedzę. Tak? Dzisiaj wiedza chyba nie cieszy. Nie wiem, czy wiecie, ile lat miał ma chłopak, który dzisiaj robi prezentację z Arch Linuxa. Na oko wiem. On ma 17 lat, tak? On jest w drugiej klasie liceum. Jest jeszcze jeden taki, który będzie jutro, nie będzie robił prezentacji, ale to jest dwójka nasza ze Szluga najmłodsza. Ich poziom wiedzy, na przykład w porównaniu do mojego, to jest niebo na ziemię. Wiesz co, ale ja też w ich wieku miałem tą wiedzę w danym momencie. Ale tak? Oni się tak, uwierzcie mi, my robimy taki jak mały wspólny biznes, tak? Ja się opiekuję serwerem hostingowym, tak? Dla moich klientów i tak dalej, on jest, powiedzmy, tam sobie gdzieś stoi, a oni zbudowali szelownię. Ich każdy problem, jego rozwiązanie i zagłębianie się w tym wszystkim to sprawia taką przyjemność, że ja szczerze wam powiem, spotkałem w życiu ludzi, którym seks nie sprawia takiej przyjemności. Bo oni jeszcze są za młodzi na seks, nie wiem. Dzisiaj są takie czasy, że 13-latka to by się takie rzeczy pokazała, że tak nie mam. A oni mają 17, człowiek, wiesz. Zmierzam do tego, że oni mają modę na wiedzę, a oni w klasie mają po 30 osób, którzy są jak rośliny, nie? Sukcesem jest włączenie Windowsa, nie? A obsługiwanie myszki i klawiatury jednocześnie dwoma rękami to jest w ogóle wyczyn na poziomie, nie wiem, metalowiskiej. Proste rzeczy zrobiły się strasznie fajne, nie? Po prostu, jeśli ludzie dostają do ręki coś typu Android albo iOS i zaczynają z tego korzystać, i to jest piękne, animowane, łatwe, mają 140 tysięcy aplikacji do obejrzenia, no? No to czemu mają zgłębiać? Ale z drugiej strony masz tych fanatyków, którzy siedzą i tak, kto robi jailer do iOS-a? No robią hookerzy. No właśnie, kto kurde robi romy Androida, tak? Jakieś tam zajęliki i tak dalej, no bo tak to są urządzenia wbudowane praktycznie. Nic nie zrobisz z Androidem kupionym w sklepie na telefonie, teoretycznie. A jednak ktoś to robi, czyli tutaj znowu mamy jakieś dwa ekstrema, tak? Po jednej stronie ktoś, kogo, wiesz, on ma wyłożone, bo on sobie Android Market włączy i zainstaluje 10 aplikacji, a z drugiej strony masz takich, wiesz, zarośniętych, zagrzybiałych, którzy siedzą i walą.